witamy Was na naszym kanale i dzisiaj przychodzimy do Was z idealnymi książkami na jesienne wieczory. Takie jesienno-zimowe, czy tylko jesienne? Jesienne! Bo nie wiem, jaki jest ten. Czytałam przewodnie do końca. Tylko jesienne, dobra. Czyli takie, wiecie, idealne. Zapalamy sobie lampkę, świeczkę sobie zapalamy, jakąś dyniową z cynamonem. Bierzemy kotę na siłę przy kocu i przy książce. I herbatkę z cytryną. Także tak. Dobra, zaczynamy, nie? Pierwszą, naszą w sumie wspólną propozycją jest Baśniobór od Brandona Moola. I o nim opowie Wam Martyna, bo ja nie potrafię o nim opowiadać. Mamy tutaj historię dwójki rodzeństwa, która przyjeżdża po raz pierwszy na wakacje do swoich dziadków, dlatego że rodzice wyjeżdżają w jakiś tam super rejs, wiecie. Nagle przypominają sobie, że jest romantyzm w małżeństwie. Oni jadą do dziadków i tam odkrywają niezwykły ogród, tak? Taki zagajnik? Tak, tak. Ogród, coś takiego, no. Ogród, o właśnie. I okazuje się, że tam są magiczne stworzenia, że strażnikiem tego ogrodu jest ich dziadek. I on zaczyna powoli jakby to powiedzieć... Znaczy, ten dziadek im nakłada jakieś różne zakazy. Ogólnie, że oni, wiesz, nie mogą tam wchodzić do tego, nie mogą robić tego. No i właśnie później się okazuje, że on tak naprawdę chciał sprawdzić te dzieciaki, czy one się w ogóle nadają do tego, żeby ten baśniobór odkryć, czy one sobie z tym poradzą i czy, wiesz, czy faktycznie złamią te zasady. No a jak to dzieci, no to pewnie dziadek no, był pewny, że one złamią te zasady. No, no i wyszło tak, że dziadek się zdecydował im opowiedzieć o tym baśnioborze, bo stwierdził, że są gotowi. Tak, ja przeczytałam 5 tomów jest tej pierwszej serii. Tak, 5. Więc ja przeczytałam pierwszą piątkę, wiem, że teraz jest kontynuacja Smocza Straż. Smocza Straż. To jest też nawiązanie z tych perypetii z poprzednich tomów. Znaczy bohaterzy są też ci sami, nie? W sensie tak, ci główni. Ale potem też się dowiesz, że ta Smocza Straż ma znaczenie. Aha, no to... No tak, ale to mówię, to w kontynuacjach... To jest naprawdę fajnie przedstawiona książka, fajnie przedstawiony świat, język jest prosty. Jest bardzo ładny, tak. Pozwolę sobie wdrącić, bo ja byłam... znaczy, myślałam, że to będzie właśnie taki typowo dziecięcy, prosty język, a on jest ładny, taki no po prostu ładny, nie jakiś przesadzony, ani też nie idzie w stronę właśnie typowo dziecięcego. Taki, no ładny, ładny dorosły język, o po prostu, tak było patologicznie. Jeżeli chcecie poprawić sobie humor, przenieść się do fantastycznego świata, gdzie są fajne więzy rodzinne, są niezwykłe historie, trzyma w napięciu, to naprawdę polecamy, bo świat jest piękny. Ten magiczny i ten, powiem tak, rzeczywisty, to jest naprawdę kawał fajnej książki i obojętnie w jakim wieku, po prostu tak, warto to przeczytać. Właśnie, to jest fajne też, że właśnie ta książka nie ma takiego targetu wiekowego. Ona może być, no, nie wiem, ja bym dała nawet 10-latce, kurde, to tak, książkę. Tak, no nawet młodszemu czytelnikowi, jeżeli po prostu będzie umiał się skupić, bo te książki są dość grubaśne dla takich małych, bo ta ma 340, ale wiem, że kolejne tomy są grubsze. Jeszcze grubsze, tak? O 50 chyba, jak sprawdzałam, to o 50 stron tam jest więcej. No, ale to naprawdę, nie musicie się bać, tu nie ma jakichś takich strasznych, nie. Brutalnych rzeczy, nie. To jest po prostu kawał fajnej fantastyki. Takiej luźnej właśnie, idealnej na jesienny wieczór. Właśnie. Dobra, to teraz przedstaw to, co ty masz. Mi jesień ogólnie kojarzy się z takimi, wiecie, cięższymi, mocniejszymi klimatami. Także wydaje mi się, że thrillery i kryminały będą idealne i właśnie jeden thriller mam wam do polecenia, w sumie to dwa, ale to za chwilę, bo tamten tak niekoniecznie jest thrillerem, ale jednak coś tam w sobie ma, jakieś wątki thrillera. Ale dobra, do brzegu. Mamy tu Pod kluczem, czyli dosyć świeża premiera, bo ona miała premierę bodajże 2 sierpnia, także możliwe, że jeszcze jej nie znacie. A jest to naprawdę fajna pozycja. Mamy tutaj historię Rowan, czyli dziewczyny, która znajduje w internecie ofertę pracy jako opiekunka dla 3 dziewczynek. No i właśnie zgłasza się do tej rodziny Ellicottów, zostaje zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, no i oczywiście, jak możemy się domyślić, dostaje tę pracę. Wprowadza się do tego domu, który jest smart domem, takim typowo smart, tam jest wszystko po prostu, wiecie, na przycisk palca, no i Rowan niekoniecznie sobie z tym radzi, ale może zostawmy to tak. Dzieją się tam naprawdę dziwne rzeczy, bardzo niepokojące. Także Pod kluczem, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna pozycja. Dawno mnie tak nie zaskoczył thriller, naprawdę. Raczej były takie przewidywalne. No to rzeczywiście. A
To nie jest coś innego. Także naprawdę, naprawdę. Ale polecam. Można się tak bać, tak jak ja się boję? Przy thrillerach, czy to. Dałabyś mi tą książkę, czy nie? Tak. Tak? Tak. Nie bałabym się potem spać? Nie, raczej nie. No są niepokojące momenty, to fakt. Tutaj ogólnie jest napisane gdzieś, że to jest historia nawiedzonego domu. No i no to mnie... to mnie przyciągnęło najbardziej, ale nie chcę powiedzieć tak, żeby to mógł być, kurczę, spoiler, żeby ktoś się mógł domyślić tego, ale nie chodzi tutaj o nawiedzony dom, o. Może tak to powiem. To nie, nie, to nie jest spoiler. Ja się na przykład nie domyślam, ale ja też za dużo thrillerów nie czytam, no ale zobaczmy. No. Ale nie, nie chodzi tutaj o takiego... To nie jest historia typowego nawiedzonego domu, jaki widzimy w horrorach. Mhm. Także to na pewno nie jest horror i nie będziecie się na tym bać. Są momenty takie, no niepokojące, wiadomo, że no, nie wiemy, o co chodzi w ogóle, nie wiemy, co się stanie. Mhm. Są fajne zwroty akcji, ale... Wydaje mi się, że nawet taka boi dupa jak ty może to przeczytać. Także wydaje mi się, tak, no dałabym ci tą książkę. Na pewno byś się nie bała. Nie wydaje mi się w każdym razie. No to dobrze. No jak coś, to byś znowu u mnie spała. Dobra. Pod kluczem polecam. Dobra. Ja do was przychodzę też z taką nie najlżejszą książką. Akurat mam ze sobą Gaza. To jest drugi tom trylogii Promyczek. Ja uwielbiam, pokochałam tą historię Promyczka. Nie są to wesołe książki, to są takie życiowe książki. W Promyczku mamy to, jak nie poddawać się do samego końca, jak czerpać z życia, jak ważni są przyjaciele i to, by żyć w zgodzie ze sobą. W historii Gaza dowiadujemy się i w ogóle widzimy, jak radzić sobie z żałobą. Również takie ciemne strony show biznesu, bo co nieco jest tam sprzedane, że tak powiem, dla nas. Jest też historia Franco, czyli jego najlepszego przyjaciela i ona nam pokazuje, że... I dziwne jest w tej historii to, że tytułowy Franco nie jest główną postacią. Tak naprawdę dla mnie czytając, główną postacią była pewna dziewczyna, która jemu ukazuje to, by nie tylko żyć w zgodzie ze sobą, ale że można osiągnąć swoje cele, nie polegając na drugiej osobie. Że twoje szczęście nie zależy tylko od tego, czy z kimś jesteś, czy nie. Podsumowując, jeżeli chcecie przeczytać fajne, wartościowe książki, móc przy nich popłakać i zastanowić się nad sobą, nad swoim życiem, polecam tą trylogię. Ja ją kocham całym sercem i polecam każdemu. Jeżeli ktoś zapyta mnie o zdanie, co poczytać, albo coś fajnego, ja zawsze od razu mówię Promyczek. To ja kocham. Kocham po prostu tą autorkę, tak więc myślę, że na pewno to nie jest koniec z jej książkami u mnie. Moją kolejną propozycją z gatunku thrillerów, nie thrillerów, jest Moja siostra morduje seryjnie. Ona jest dosyć cieniutka, ma raptem 220-215 stron. To jest bardzo dziwna książka. Ja naprawdę nie mam pojęcia, co ja mam o niej powiedzieć, bo zresztą już mówiłam też na Instastory w momencie, w którym ją skończyłam, że ja nie umiem po prostu opisać tej książki, ona jest po prostu dziwna, tam w ogóle co się tam dzieje? Właśnie, co się tam dzieje? Dzieje się tam to, że mamy dwie siostry, czyli naszą główną bohaterkę Koredę, która no nie grzeszy urodą, jak sama mówi, i jej przepiękną, przefantastyczną, przeuzdolnioną siostrę Ajolę, której hobby jest no, zabijanie własnych facetów. No bo po co jej facet, nie? No miesiąc, no i on wtedy za każdym razem, każdy po miesiącu rzuca się na nią, chce ją zabić, no a ona oczywiście no, musi się bronić, biedna. No i dźga nożem, który nosi przy sobie w torebce zawsze. Także tak. No i teraz pomyślicie, że Ajola jest jakaś nienormalna, nie? Ale jeżeli przeczytacie tą książkę, skupicie się troszkę bardziej na wątku ich ojca, który jest wspominany, no to możecie ją troszkę bardziej zrozumieć. W ogóle no, świetny jest portret psychologiczny tutaj tych bohaterek. No naprawdę, ta książka po prostu tak wchodzi po prostu na banie, kolokwialnie mówiąc. Że ja, no kurczę, ja byłam w szoku. Ja nadal i tak naprawdę po jakimś czasie już od przeczytania jej, bo ja ją oceniłam na jakieś chyba 3-3,5 gwiazdki na Goodreads, teraz bym jej dała 4, może nawet 4,5, bo faktycznie jak sobie ją przeanalizujecie i pomyślicie,
o niej już tak nie w takiej sferze typowo fikcji, tylko no właśnie takiej realistycznej troszkę bardziej, no to faktycznie możecie dojść do takiego wniosku, do jakiego ja doszłam. Czyli no po prostu no ta dziewczyna jest totalnie skrzywiona psychicznie przez chorą sytuację w rodzinie. Nie wiem, czy to jest spoiler. Mam nadzieję, że to nie jest spoiler. Nie, no na pewno chyba no, nie. Musi być jakoś wyjaśnione, dlaczego no ona jest psychopatką. No. To znaczy, no to nie jest no to jest właśnie zostawione do domysłów czytelnika. Mm-hmm. I właśnie to mi się bardzo podoba. No naprawdę, jeszcze w ogóle jak mieliście jakieś cięższe przeżycia rodzinne, to myślę, że jeszcze bardziej na was w ogóle wejdzie ta książka, bardziej w was po prostu wejdzie, będziecie mieli zupełnie inne przemyślenia. Naprawdę warto przeczytać, ja ją czytałam faktem bardzo długo, chociaż jest taka krótka, ale nie wiem dlaczego nie mogłam jej po prostu usiąść i czytać jej ciągiem, tylko bardzo szybko się rozpraszałam i w ogóle, no nie wiem, dawno tak nie miałam. Ale ogólnie narracja też jest dosyć specyficzna, więc musicie też zwrócić na to uwagę. No nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, jak ona wygląda, ale bardzo polecam. Moją kolejną propozycją jest Love Me Never. To jest zdecydowanie lżejsze. Tu mamy młodzieżówkę. W skrócie, ona, taka buntowniczka, postanawia się nie zakochiwać. Miłość ma się od niej trzymać jak najdalej. On, zimny przystojniak, nad którym zachwycają się wszystkie dziewczyny w liceum, bo oboje chodzą do liceum. Typowo. Typowo, tak. Ale tutaj nie ma czegoś takiego, że wpadają na siebie i och Boże, miłość, forever i tak dalej. Nie, tu wpadają na siebie i tak naprawdę rzucają sobie wyzwania, które ugnie się jako pierwsze i będzie błagało o litość. Tak więc to jest fajne, ponieważ oni nie są jacyś do siebie tacy strasznie okrutni. To nie jest tak, że nastawiają wszystkich przeciw sobie, wiecie, żeby tam było jakieś tam gnębienie czy cokolwiek. Nie. Oni tu po prostu jakby grali w szachy ze sobą. Tak więc to jest coś fajnego. Fajna rozrywkowa książka, która ma drugie dno. Ponieważ są tutaj też tajemnice i to te tajemnice nadają takiej głębi tej książce. Ja ją polecam, to był dla mnie bardzo fajnie spędzony czas. Język jest prosty. Fajne jest też to, że dziewczyna odlicza, i tak się zaczynają rozdziały. Nie wiem, czy będzie widać. Ile minęło od kiedyś była zakochana. Tak więc, bo postanawia, że... 3 lata, 16 tygodni i 1 dzień. Tak więc... Bardzo dokładna jest ta dziewczyna. Tak, to było dla mnie fajne. Fajne było to takie postanowienie niezakochiwania się. I to jest fajna lektura, która naprawdę zostaje w pamięci. Na jesień idealna, uważam. No to najważniejsze. Tak. Czyli nie jest aż taka leciutka jednak. Nie jest leciutka ze względu na te tajemnice, która ma bardzo duży wpływ na książkę i na to, jak potem będzie się patrzało na tych bohaterów, a szczególnie na niego. Mhm. Szczególnie ten drugi bohater bardzo zyskuje dzięki wyjawieniu tej tajemnicy. No nie chcę wam mówić, bo sprzedam wam całą historię, ale to nie jest takie typowe, jakby wszyscy myśleli. Tak więc spróbujcie po prostu, dajcie szansę. Dalej mam coś bardzo popularnego, czyli Gołąb i Wąż. Jest to fantastyka młodzieżowa, która opowiada o wiedźmach i o łowcach czarownic. Rzecz dzieje się we Francji ogólnie i właśnie to, co mi się podoba, są tutaj takie wtrącenia słówek francuskich i to naprawdę fajny klimat nadaje tej książce. Mamy tutaj główną bohaterkę Lu, którą uwielbiam. O Jezus, ta dziewczyna to jest złoto, po prostu złoto fantastyki. No. O Jezus, no każda książka fantastyczna powinna mieć bohaterkę taką jak Lu. Nie sprzedawaj za dużo, pamiętaj. Humor jest cudowny, bo Martyna właśnie teraz czyta, więc się boi, że jej trzasnę spoilerem, no ale nie zrobiłabym wam tego, jej to tam pół bidy, no. Ale... I mamy Rida, on chyba ma na imię Reed, tak Reed Diggory, czyli łowca czarownic. Oni dziwnym splotem w ogóle wydarzeń stają się małżeństwem. Właśnie mi sprzedałaś! Jesteś nienormalna? Ja tego nie czytałam! Jakby co, to wy się tak nie drzyjcie na mnie, bo to jest tu! To się dzieje na samym
samym początku książki, to też nie, to nie jest spoiler. I właśnie dlatego nie czytam z tyłu książki, co się dzieje w książce. To ile ty przeczytałaś? 20 stron? Nie wiem, poczekaj. Bo to się chyba na jakichś pierwszych 50 stronach dzieje, że oni... No to nie. Nie, to jestem, no to na pewno nie jestem na 50. Aha, no, no to Martyna zaraz się tego dowie. Boże, straciłam wątek, przepraszam, ale się wystraszyłam. No i właśnie mi sprzedałaś! O matko. No, zostają małżeństwem. Tak, zostają małżeństwem. Reed bierze Lu do siebie, do klasztoru, bo właśnie, bo ci łowcy czarownic mieszkają w klasztorze. Ja chyba wyjdę, ty do niej powiesz i ja wrócę, dobra? Już więcej nic nie będę mówić. Ogólnie... Dobra, bo Martyna już sika po prostu. Nie będę nic więcej mówić. Oni się stają małżeństwem. Nic więcej nie powiem. Boże święty, ale do cud... O Jezu, świetna jest ta książka. Nie wymagajcie od niej niczego oprócz rozrywki. To jest po prostu czysta rozrywka. Magia jest świetna moim zdaniem, bo jest mroczniejsza. To nie jest to, co te wiedźmy nie płoną, czyli nie wiemy w ogóle skąd ona się wzięła. Tutaj wiemy dokładnie skąd ona się wzięła. Ma swoje wytłumaczenie. Ogólnie musi być równowaga zachowana w naturze, więc chcesz czarować, no to musisz dać coś od siebie. To jest fajne, o tym ci mówiłam, znaczy na live to mówiłam, więc to też nie jest dla ciebie spoiler, więc już nie marudź. To ogólnie nie jest spoiler, kurczę, no. Bo ona mi teraz powie, że wszystko jest spoilerem, to co ja mówię. Jezu, nie wiem co No to ja mówię, nie, bo nie mogę Bohaterzy też są świetni, no tak jak mówiłam, humor jest super. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale przez nią już straciłam wątek i już nie pamiętam. A ja w ogóle zdałam sobie sprawę, że co z tego, że wyjdę, jak ja potem to montuję. No właśnie. Nic cię nie uchroni przed tym. Tylko blond moment. Ale Lu jest po prostu cudowna, naprawdę, no to jest świetna bohaterka, świetna. Mi się już na początku podobało to, że ona przebiera się za faceta, jak tylko wychodzi. No tak, no bo musi. I to mi się już spodobało. Lu mogłoby się przebrać za jakąś inną kobitkę. No tak. Tak jak, wiesz, ubrać perukę i tak dalej, i głównie przebierać się jako kobieta. No. A przebiera się jako facet. Dobra, no ale ogólnie wiadomo, no nie jest to książka bez wad, ma swoje wady. Wątek w ogóle, którego dowiadujemy się na samym końcu tej książki, no, o którym wam nie powiem, ale powiem tylko, że tyczy się właśnie Rida. Ci, co będą, znaczy ci, co czytali, to możliwe, że się domyślą, o którym mi chodzi, i to mi się mega nie podobało, bo to już była przesada w ogóle. Po co? Nie wiem, po co to w ogóle było, bo to jest totalnie bez sensu i to jest moim zdaniem absolutnie niepotrzebne, ale mam nadzieję, że w kontynuacji będzie to wyjaśnione. Drugi tom będzie wydany u nas w następnym roku? Tak, chyba w pierwszym kwartale. Tak, Krew i Miód. Aha, jeszcze co do wykreowanego świata, za dużo się tutaj nie dowiadujemy tak naprawdę, nie mamy zbyt dużego poglądu w ogóle na ten świat. Chyba, że chodzi ale... o ciastka. O co? O ciastka. Jakie ciastka? No bo o ciastka świetnie opisuje autorka. Tak? Tak, już jestem przy cukierni. A, bułeczki cynamonowe. Tak. Chociaż ja nie lubię, ale ona to tak opisywała, że o Jezu, daj tam mnie. No. No, ale mam nadzieję właśnie, że do kreacji świata autorka wróci w następnym tomie i troszeczkę więcej się dowiemy, jak on wygląda. Ale no ogólnie, kurczę, zwroty akcji też są super. Na początku może się wydawać, że tam za dużo się nie dzieje. Znaczy tak, no nie wiem, tak powiedzmy, nie? Na początku się trochę dzieje, później zwalniamy, ale pod koniec, jak już się rozkręci, to po prostu roller coaster. Naprawdę fajne. No humor tutaj wygrywa. Po prostu humor to jest złoto i Lu to jest złoto. Czytaj ta gołębia i węża. Ja właśnie czytam. No, także bardzo dobrze. No to tyle. Ode mnie, bo ja jak zwykle się rozgadałam. Jak jesteśmy przy Wiedźmach, to ja wam polecam, akurat to jest drugi tom, Tajemnicze Miasto. Jest to duologia, ona już została wydana kilka lat temu, ale tu jest fajna historia. Mamy Taylor i Saszę. Rodzina Saszy została przeklęta wieki temu przez czarownicę i on jako 13 syn, na nim się ta klątwa kończy. I on ma umrzeć przy swoich 18 urodzinach.
jednak okazuje się, że jak znajdzie rodzinę czarownicy, która go przekleła, to uda mu się zdjąć tą klątwę. I dzieje się akcja pomiędzy Francją a Anglią, ale fajne już na samym początku tej książki jest to, jak oni się odnajdują. To jest fantastycznie, fajnie jest to opisane. Język też jest prosty, ale mamy tutaj klątwę, mamy tutaj magię, mamy tutaj alchemię, mamy klimat Anglii, mamy tutaj właśnie oksfordzkie, Boże, oksfordzkie kolegium świętego Wilfreda. Tak więc potem akcja też dzieje się właśnie na uniwersytecie. Mi się to bardzo podobało, to nie jest zbyt grube, 320 stron, więc myślę, że nawet dacie radę przeczytać w jeden dzień. Ja polecam to na jesień właśnie ze względu na klimat i fajne właśnie to połączenie bohaterów, ale też dzieje się. Akcja jest wartka, tak więc nie będziecie się przy tym nudzić. No, przy Gołębiu i Wężu też się na pewno nie będziecie nudzić. No wiem, bo po prostu polecamy same zajebiste książki. Moją ostatnią propozycją jest Ja Cię Kocham, a Ty Miał, czyli komedia romantyczna, nie komedia romantyczna, komedia kryminalna. Ogólnie nie czytam takich książek, ale nie wiem, swojego czasu w ogóle była bardzo popularna ta książka na Instagramie i właśnie ona po prostu wyskakiwała mi z lodówki. Ja mówię, dobra, w sumie fajny motyw, to spróbuję. A motyw jest taki, że narratorem w tej książce jest, słuchajcie, kot. Ten tutaj kot. Kot Lord. No czy nie no, o Jezu, no to jest już samo w sobie, kurczę, świetne. No nie wiem, ja się nie spotkałam, kurczę, z książką, której narratorem jest kot. I to jest taki, wiecie, typowy kot, który myśli, że on jest najważniejszy, najcudowniejszy i najpiękniejszy i w ogóle. Humor ma świetny, naprawdę. I mimo, że to jest komedia kryminalna, no to ten wątek taki kryminalny i ogólnie ta intryga jest dość słaba, nie oszukujmy się. Jakoś tam, wiecie, za bardzo się do niej nie przywiążecie, ale myślę, że to właśnie nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o Lorda, tutaj chodzi o tą narrację, o ten humor. No ten kod jest po prostu cudowny. Ale dobra, może tak na szybko tylko nakreślę fabułę. Właśnie mamy tutaj kota Lorda, którego opiekunką jest Ala. Ala jest malarką, artystką i ona się zgłasza do pewnego konkursu, który organizuje jeden bardzo bogaty mężczyzna, już w podeszłym wieku, który nie ma swojego spadkobiercy. No i właśnie w takim konkursie artystycznym szuka swojego spadkobiercy, któremu no, zostawi cały swój dobytek życia. A dlaczego akurat artystyczny? No bo on jest tam chyba jakimś wielkim właśnie amatorem sztuki i w ogóle. No i właśnie tam chyba 11 uczestników, bodajże czy 10, przyjeżdża właśnie do jego domu, do tej rezydencji, willi, i on im daje jakieś zadania, wiecie, no po prostu muszą coś tam namalować, wyrzeźbić, coś takiego. No i właśnie tam jest dziwna rzecz, tam się dzieje, no ale no to do tego musicie dojść sami, ale tak jak mówię, na pewno bardziej się skupicie na kocie, który jest cudowny. Ja tą książkę przeczytałam w jeden dzień, słuchajcie, ja. W jeden dzień. Także myślę, że Wam również bardzo szybko pójdzie. Język jest, no, fajny, prosty, no, płynie się po prostu przez tą książkę, no, jest naprawdę przezabawna i bardzo fajnie się czyta. Myślę, że ją też zapamiętacie, no, dosyć długo, bo mimo, że to jest coś bardzo lekkiego, to jednak, no, ja ją bardzo dobrze pamiętam i bardzo fajnie ją wspominam, także polecam. Po raz 885 mówię o tej książce. Ogólnie, moi drodzy, nagrywamy to chyba po raz piąty, ponieważ miałyśmy bardzo duże problemy techniczne. W ogóle, tak jak mówiliśmy o niektórych książkach. To jest dramat. Ogólnie Martyna chciała Wam powiedzieć o serii Lux, o pierwszym tomie serii Lux. No ale tak to powiedziała, że ja się prawie poiszczałam ze śmiechu, więc to nie przejdzie. Tak, myślę, że wszyscy znamy serię Lux, także po prostu powiemy, że Twoją ostatnią propozycją jest pierwszy tom serii Lux, albo ogólnie cała seria Lux. Tak, jak lubicie Roswell w Kręgu Tajemnic, to jest bardzo podobne. Po prostu spróbujcie, przeczytajcie to. Co tam jest? Tam są, co, kosmici? Tak, są kosmici. Jest wątek romantyczny. Zajebisty. Są licealiści, bo to tak. Też warto podkreślić, że to jest taka typowa młodzieżówka. Tak. Ale miłość jest bardzo ładnie przedstawiona. Nie miłość jest ładnie przedstawiona. No. Nie jest przesadzona, jest fajnie, konkretnie jest akcja, mamy 5 tomów, więc tam się musi dziać, w każdym tomie się dzieje,
Więc bierz to się za czytanie, bo ja mam dość mówienia o tej książce. Widzisz, no już pięknie. Musiałam po prostu odłożyć tą książkę, nie mogłam patrzeć na nią. Ta okładka do mnie nie mówiła, bo to jest to nowe wydanie, bo są dwa wydania. Lepsze wydanie jest to pierwsze. A to nie, to mi się podoba to nowsze. No ja zawsze lubię te starsze. To z wiekiem przychodzi. Okay. Dobra, no to co, kończymy w końcu, tak? Bo tak. Po prostu już jesteśmy dzisiaj tak zakręcone, że masakra. No. Okej, okay, no to co? Dziękujemy za oglądanie bardzo. I mamy nadzieję, że Wam się spodobało. Napiszcie nam może w komentarzu, jakie Wy książki lubicie na jesień, znaczy jakie książki Wam się kojarzą może z jesienią. Tak, a może gdzieś tam strzeliłyśmy kulą w płot i Wam się to jednak nie spodoba, też możecie dać znać, bo też chcemy wiedzieć, co Wam się podoba, co Wy czytacie. Może my coś sobie pożyczymy od Was. No właśnie. Nie wiadomo. Zainspirujemy się tak. Jakoś. Dawajcie znać, miejcie cierpliwość i do zobaczenia. Dziękujemy za oglądanie.